Lewisa poznałem w 2008 roku podczas mojego wyjazdu na Kostarykę. Było to związane z projektem El Salsero. Był to zespół 10-osobowa orkiestra salsowa, którą złożyłem z muzyków kostarykańskich i kubańskich. Spotkałem wtedy Lewisa, który się okazał być bardzo, bardzo wybitnym muzykiem jazzowym, który ochoczo przystał na ten projekt, przyjechał z nami do Polski na 3-miesięczne tournée. Serdecznie Państwa zapraszam do obejrzenia krótkiego materiału o Lewisie, aby przybliżyć Państwu jego postać. Lewis jest to człowiek bardzo, bardzo rozpoznawalny w świecie i jesteśmy dumni, że możemy mieć go tutaj i jest naszą naprawdę wspaniałą wizytówką. Dzień dobry, nazywa się Lewis Nubiola. Mieszkam w Nadarzynie od około 10 lat. Dzięki projektowi El Salsero poznałem Michała Stawarskiego na Kostaryce i tam zaplanowaliśmy trasę koncertową po Polsce w roku 2008. Występowaliśmy w Polsce przez całe lato roku 2008. Graliśmy w najbardziej prestiżowych salach koncertowych, takich jak na przykład Studio Koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosowskiego, gdzie miała miejsce premiera mojej najnowszej płyty Global Friendship. Tak jak wspomniałem, trafiłem do Nadarzyna dzięki projektowi El Salsero. Później moje życie potoczyło się tak, że znalazłem tutaj swoje miejsce na ziemi, wtopiłem się w społeczeństwo Nadarzyna i tak to właśnie wygląda. Dziękuję mieszkańcom Nadarzyna za to, jak tutaj zostałem przyjęty jako członek rodziny i że mogę tutaj mieszkać i pracować jako artysta od blisko już 10 lat. Jestem bardzo zadowolony oraz dumny z tego, że mieszkam w Nadarzynie, w miejscu, które bardzo prężnie się rozwija dzięki społeczeństwu i władzom gminy, którzy ciężko pracują na nasz wspólny sukces. Widać, jak wiele tutaj się dzieje na terenie gminy. Znalazłem tutaj bardzo dużo ciepła wśród mieszkańców. Oprócz projektu El Salsero udało nam się zrealizować teledysk promujący społeczność Nadarzyna, infrastrukturę, szkoły, przedszkola oraz ich mieszkańców. Teledysk jest zamieszczony w serwisie YouTube i każdy może go oglądać i na nowo przeżywać. W tym momencie promuję tę oto płytę, której premiera miała miejsce w studio koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego 1 kwietnia 2017 roku. Mam nadzieję, że spodoba się Państwu to wydawnictwo, które jest naszą wspólną pracą. Muzyka jest inspirowana nie tylko muzyką latynoamerykańską czy kubańską. Jest to mieszanka wielu kultur oraz stylów muzycznych inspirowana przez polską kulturę przy udziale wybitnych polskich muzyków jazzowych. Mam nadzieję, że Polska zapamięta mnie jako waszego wielkiego przyjaciela. Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Nadarzyna i zapraszam do szukania mojej płyty w sklepach Empik oraz serwisach internetowych. Serdecznie zapraszam i bardzo dziękuję.